zimowe przeglądy pszczół. Bardzo ważną rzeczą w zimę, już przy tym ulubiliśmy, jest przeglądanie rodzin pszczelich w celu sprawdzenia, czy mamy wystarczającą ilość pokarmu. Tutaj zaglądamy, patrzyliśmy wcześniej, pokarm jest, pszczoły są na dwóch korpusach, powieszone są nisko, do górnego korpusu nawet nie doszły, mamy górny korpus zalany, więc jesteśmy w 100% przekonani, że mamy wystarczającą ilość pokarmu. W drugiej rodzinie nie zaglądamy, bo to nie ma sensu, bo już tutaj wcześniej patrzyliśmy. Teraz lecimy dalej. Tu mamy pszczołę krajnistą z Instytutu Cele. Uwiązane są nisko. Cały korpus tu pokarmu jest. O, zaraz tu kolega zjedzie, zobaczymy jak to wygląda. Cały korpus pokarmu jest tutaj na dole. Te pszczoły są schowane, ale w trakcie ostatniego przeglądu zimowego zauważyłem, jak oglądałem film, że jest jeden mały, nie wziąłem dłuta dzisiaj ze sobą w ogóle, no ale dobra, że jest jeden mały problem. Pod spodem zobaczyłem, że jest pasek z tą tym, z lekarstwem, więc te paski, tu nic nie ma pod spodem pasku, paska nie ma, dobra, więc te paski zdejmujemy i zakładamy korpus. Nie wyjąłem prawdopodobnie pasków. Tutaj sprawdzaliśmy, tu sprawdzaliśmy, tu możemy zajrzeć, zobaczyć, czy doszły do góry, nie doszły. Też od razu zobaczyliśmy, że jest pasek z lekarstwem, więc go wyjmujemy. Się urwał. Już dalej pszczoły go wyniosą na dół. O, tutaj pszczoły są. Wyjmują sześcioliczek. Zaglądamy do kolejnej rodziny. Rodzina na ramce warszawskiej. Wszystkie pszczoły są niziutko, pszczół nie widać. Mają pokarmu dosyć dużo, bo jakieś 8-9 cm. Zajmują raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uliczek. No. Więc bez sensu, żebyśmy cokolwiek robili. Patrzymy dalej. Na ulubionku polskim. O, pszczoły są wysoko tutaj. Doszły do samej góry. Ale to nie znaczy, że nie mają pokarmu. Tutaj zajmują raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem uliczek na tym korpusie. Sprawdzimy wagę korpusa i na którą stronę przeciąża, tak? Bo jeżeli będzie przeciążał na tę stronę, znaczy, że tu już pokarmu nie ma, a tu jest, no to wiadomo, tak? O, równo jest pokarm. Oj, niespodzianka pod spodem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem też korpus, tak? Pszczoły zimują na dwóch korpusach, zajmują dwa korpusy. Dwa korpusy pszczoły. Mamy ciężar właściwy, więc nie mamy się o co bać i o co martwić. No takie to słabe rodziny zimują. Czyli patrzymy dalej, dalej, dalej. I wszędzie po prostu tam, gdzie jest ramka wielkopolska, to zaglądamy teoretycznie na dwóch korpusach. Powinno być wszystko ok. Ale tylko i wyłącznie teoretycznie. Więc warto zajrzeć, zobaczyć, czy wszystko jest ok. Jak się zapomina dłuta, to trzeba kombinować. Są pszczoły, są. A pokarm też jest. Yeah.
tutaj nie zaglądamy. Zaglądamy tu, gdzie jest cały na jednym korpusie. I tutaj. O. I tu już mamy sygnał, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem ramek, patrzymy. Pokarm jeszcze wysoko jest. O. Siedzą teoretycznie na pokarmie, ale jak się zrobi chłodniej, to zejdą na dół i te pszczoły wtedy, no jak będzie chłodniej, zejdą na dół, ścisną się i dołożymy im korpus z pokarmem, jeszcze 6 ramek albo ciasto inwertowane. Dwa korpusy potrzebujemy przerazić. Ostatnio kręciłem przy tym ulu film. Poddawaliśmy tutaj ciasto. Zobaczymy, czy pszczoły w ogóle z tego ciasta korzystają. Ogólnie wszyscy teraz bardzo popularne stało się karmienie suchym cukrem. W internecie jest to propagowane. No oczywiście ratunkowo możemy to robić i karmić, natomiast moje pszczoły nie wymagają karmienia, tylko ewidentnie podania pokarmu ratunkowo. Tutaj jak widać takiej potrzeby nie ma, te pszczoły są niziutko, jeszcze z tego nie zaczęły korzystać i raczej nie będą korzystały, ponieważ mają pokarm na ramkach i nie pobierają tego jako pokarmu, ponieważ nie są głodne. To jest po prostu działanie typowo profilaktyczne. Jak dojdą do samej góry i okaże się, że tego pokarmu zabrakło, to zaczną korzystać z tego ciasta. I to jest cała filozofia podawania ciasta. Jeżeli pszczoły mamy niezakarmione odpowiednio, wtedy możemy kombinować z tym cukrem, możemy kombinować z candyboard. To jest takie działanie typowo profilaktyczne. Jeżeli te pszczoły dojdą, kłąb dojdzie do samej góry, to zaczną korzystać z ciasta. A dopóki nie dojdą do góry, nie będą korzystały z ciasta. Właśnie mi jakaś pszczoła weszła gdzieś pod ubranie i mnie dziobnęła. Korki akurat nie miałem przy sobie korków, to tutaj zabezpieczyłem w ten sposób, że po prostu włożyłem pod korki folię, żeby po prostu nie uciekało ciepło. Mamy poblokowane, zablokowane. Tutaj mamy jeden korek otwarty. Tutaj mamy taką dużą rodzinę. Do niej nie zaglądamy, bo to jest wszystko ok. Tu pszczoły są zimowane na raz, dwa, no na tylu korpusach. Nie chcę tego rozwalać, bo dotąd są pszczoły, już to sprawdzałem. Warszawki nie sprawdzamy. W ulu wielkopolskim tutaj zimowana jest pszczoła środkowoeuropejska. Ta pszczoła. No doszło już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem ramek obsiada. No tej pszczole będziemy podawali niedługo. Będziemy tym pszczołom podawali niedługo jakiś zastępczy. Albo podłożymy korpus z ramkami, bo mam jeszcze odłożone ramki. Albo dołożymy ciasto. Ale karmić ich nie trzeba, głodne na pewno nie są. To jest bakwas na pszczole środkowoeuropejskiej B617.